panie profesorze? Ja podzielam tu zdanie pana prezesa, profesora Janusza Kurtyki, nie tylko co do badań i zaleceń w stosunku do pionu śledczego, ale także do pionu archiwalnego. Tam również zajęto się przede wszystkim okresem lat 40. i 50. do 56. roku, zaniedbując nieco lata 70. i 80., jak sądzę, celowo. Także zaniechano badań nad bardzo ważną kwestią, mianowicie rozpoznania, odanonimizowania tajnych współpracowników. Wypowiadały się autorytety pseudonaukowe, bądź osoby w ogóle nie znające się na rzeczy, aby wprowadzić zamęt w tej sprawie. Ma to bezpośredni związek również z kwestią zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Mówimy tutaj o Waldemarze Chrostowskim. W książce pan redaktor podaje pseudonim Desperat. Jest ekspertyza fachowa na ten temat. W ogóle badania na temat agentury właściwie nie ruszyły, a jak powiadam, ukrywano katalogi czy też dokumenty z tym związane, koncentrując się na latach 40. i 50. Cieszę się właśnie z takiej postawy pana prezesa Kurtyki i to budzi duże nadzieje na przyszłość, że wreszcie historycy dowartościują ten drugi okres, ale będzie to niebezpieczne dla wielu ludzi, bo powtórzę, ten okres wiąże się także z teraźniejszością, z osobami, które wymienił pan redaktor. Na linii telefonicznej mamy jedną z osób, która została wymieniona, pana profesora Stanisława Cioska. Panie profesorze, czy pan się nie boi, że teraz wreszcie ktoś zada panu kilka trudnych pytań? Proszę bardzo, ja jestem magister, nie profesor, ale proszę bardzo. Panie profesorze... Pan mnie słyszy? Tak, tak, słyszymy pan. Czy może nam pan powiedzieć o konsultacjach, w jakich brał pan udział wespół z panem Czesławem Kiszczakiem w 1987 roku? Z dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że pan pułkownik Pietruszka i jego żona Róża Pietruszka sprawiali wówczas panu generałowi Kiszczakowi kłopoty. Pan Kiszczak obawiał się, że mogą zacząć mówić prawdę i wystosował, i między innymi wystosował do pana takie pismo, z którego jednoznacznie wynika, że była podjęta próba wykorzystania wizyty Ojca Świętego, były podjęte próby manipulacji przy tej sprawie. Zaangażowano do tego także Jerzego Urbana i pan tutaj był konsultantem generała Czesława Kiszczaka. Czy mógłby pan powiedzieć, że to prawda bądź nieprawda? Po pierwsze nie pamiętam. Dowiedziałem się o tym z tygodnika Wprost, który pisał o tych historiach. Ja chcę powiedzieć, że po pierwsze cieszę się, że chcą panowie dojść do prawdy, tylko wtedy rzeczywiście to trzeba będzie rzetelnie zrobić, ponieważ jestem do tej pory głęboko przekonany na podstawie wiedzy, którą dysponuję, że zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki było aktem wymierzonym w ówczesne kierownictwo polityczne państwa, partii generała Jaruzelskiego, generała Kiszczaka. I tak też to do dzisiaj zostało. Jeżeli będzie ponowione śledztwo, jestem głęboko przekonany, że nic innego poza tym się nie stwierdzi. Być może będą wykryci inspiratorzy. Myśmy też podejrzewali różne inspiracje w tej kwestii, ale nie mieliśmy na to dowodu, więc nie stanowiło one... Ale jak to? Jak to? Powiedział pan, że chcieliście wykryć sprawców. Wy, którzy wtedy wszystko mieliście, byliście jedną zjednoczoną partią robotniczą, mieliście milicję, SBC, wszystko było w waszych rękach. I co inwigilacja? I co, nie mogliście sobie poradzić? Oj, pan raczej żartował. No nie, bo może byliśmy wtedy państwem tak w pełni pluralistycznym i było, tak jak dzisiaj mamy sytuację inną. Propagandy ulicznej w tej chwili. A jaka propaganda uliczna? Chce pan zaprzeczyć faktom? Zadał sobie pytanie, proszę, chętnie panu odpowiem. Znaczy nie odpowiedział pan na moje pytanie. Nie pamiętam, odpowiedziałem panu na tę historię. Ja bym chciał panu przytoczyć fakty, ponieważ publicznie zostałem pomówiony i przyłączono w sposób obrzydliwy, sprzeczny z wszelkimi normami, a moje nazwisko do sprawy, chcę wyjaśnić rzecz następującą. Zostałem kierownikiem Wydziału Społeczno-Zawodowego KCPZPR pod koniec 1985 roku, gdy sprawcy mordu byli już osądzeni i wykonywany był wyrok, siedzieli w więzieniu.
Natomiast moje zadanie, które zostało mi przez generała Jaruzelskiego powierzone, było takie, w nadzorze nad służbami specjalnymi, partyjnym nadzorze, dzisiaj to się mówi na tym, używa się pojęcia cywilna kontrola nad służbami specjalnymi, ale miałem zadanie, by nie powtórzyła się taka sprawa jak z księdzem Popiełuszką. Mieliśmy pilnować tych służb, co zadaniem, o czym chyba pan minister Westerman może potwierdzić, jest niezwykle trudnym. Ale nie powtórzyły się te do 1989 roku zdarzenia. Nie jest to tylko moja zasługa, ale to gwoli stwierdzenia faktu. I to było moje zadanie. W ramach nadzoru politycznego byłem informowany przez ministra spraw wewnętrznych w rutynowy sposób o różnych ważniejszych sprawach z tego obszaru spraw i między innymi prawdopodobnie była to sprawa również Piotrowskiego i innych, którzy jakieś tam, prawda, mieli tajemnice, z którymi się chcieli czy nie chcieli podzielić. Mam nadzieję, że się podzielą, że się, jeśli były jakieś tajemnice, że one wyjdą na jaw. Byłbym głęboko zainteresowany, żeby poznać inspiratorów tej prowokacji, która była wymierzona w moim przekonaniu, wedle mojej wiedzy, w ówczesne kierownictwo polityczne. A dlaczego pan jako... Byłoby dobrze, gdyby to odkryć. A dlaczego panu jako przedstawicielowi tej elity, zresztą nadzorowe, jak pan mówi, służby, tak, nie udało się doprowadzić do sytuacji, że poza skazanymi w procesie toruńskim inne osoby tak samo nie trafiły przed sąd? Na przykład? No mówię o innych sprawcach kierowniczych. Gdyby pan to bliżej określił. Ja rozumiem, że w takim razie pan uważa, że ci, którzy zostali skazani w związku z zabójstwem księdza Popiełuszki, to są jedynymi osobami winnymi, tak? Ponieważ to były tylko nasze podejrzenia, mówiliśmy to o tym między sobą, natomiast nie miały one wartości dowodowej, które by kwalifikowały sprawę do uczynienia jej publiczną, a tym bardziej postawienia przed sądem zarzutu. Jeśli by się to panom udało dzisiaj, no byłoby to bardzo dobre. No ma pan duże poczucie, nie wiem, humoru, mówiąc, że jeśli by nam się udało. My nie mamy takiej władzy, jak pan wtedy między innymi miał. Opieram się na swoim głębokim przekonaniu.